Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Koło Brzegu na Fali. Dzisiaj po raz kolejny naszym gościem jest wójt gminy Dygowo Marek Zawadzki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam w Gąskowie, gmina Dygowo. Tak, dzisiaj wyjechaliśmy w teren, dlatego że będziemy oglądać kolejne inwestycje, które przed Dygowem do zrealizowania, przed gminą. Gąskowo i staw przeciwpożarowy, który swoją chwilę grozy przeżył, tak? I od tej pory zapadła decyzja, że coś należy z tym miejscem zrobić. Znaczy, no tak nie do końca, bo decyzja o renowacji tego stawu, który jest centralnym punktem we wsi, zapadła już dużo wcześniej niż ten, bo tu kilka wypadków miało miejsce, gdzie powiedzmy, czy dziecko wpadło do stawu, czy też tam dorośli wracając z zakupów, powiedzmy, gdzieś tam mieli przygodę koło tego stawku. No ten stawek kilkadziesiąt lat był w stanie taki mocno zapuszczonym, jeszcze za czasów PGR-u. Ogrodzenie było takie, jakie było, które się rozsypało. No i zaczęliśmy tutaj inwestycje z tym stawem tak etapowo robić. I korzystając z różnych funduszy. Do końca maja miało być zrobione odmulenie i wyremontowany wlot i wylot, bo jest to staw przepływowy, pełniący też funkcję taką przeciwpowodziową, bardzo, bardzo istotną tutaj dla Gąskowa. Więc i rurociąg był wyremontowany i te właśnie bloty i wyloty, troszeczkę skarpy poprawione i odmulony został. I to jest zakończenie takiego etapu, który realizujemy przy pomocy środków z programu operacyjnego Ryby z Mieleńskiej Grupy Rybackiej. To jest jeden etap inwestycji. Kolejne, które przewidujemy, to jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się prace związane z ofaszynowaniem. Podjęliśmy decyzję, że biorąc pod uwagę, że jak wodę spuściliśmy, to okazało się, że to była faszyna, która utrzymywała skarpy. Trzeba ją odtworzyć po prostu i taka decyzja zapadła, że to ofaszynowanie w celu zabezpieczenia skarb należy odtworzyć. I to będzie w najbliższym czasie robione. Natomiast przygotowujemy się do wyłonienia wykonawcy kolejnego bardzo istotnego etapu tej inwestycji, mianowicie takiego wyestetyzowania już stawu. I to w taki sposób, żeby to było jedno z ładniejszych miejsc we wsi. Do tej pory było najbrzydsze do jakiegoś czasu, a po prostu no, samo usytuowanie zasługuje, żeby jednak było fajnie. I co tu będzie? Oczywiście ogrodzenie jest prowizoryczne. Ono zostało zainstalowane w zeszłym roku po tym wypadku, żeby po prostu drugi raz do czegoś takiego nie doszło. Więc będzie zrobione ogrodzenie nowe, trwałe. Teraz z jednej od strony tutaj, ja tu mam plan taki, może pokażę. Tu mamy od ulicy, żywopłot będzie dookoła, czyli tak, ogrodzenie i żywopłot. A tutaj z jednej strony, z drugiej i trzeciej będzie chodnik jeszcze. Chodnik kamienny, czyli taka alejka spacerowa między płotem a żywopłotem. Tak, z tej strony i z tamtej. Tutaj będą ławki, oczywiście. No tam już sklep się zainstalował, także to tak przy okazji. Natomiast tutaj, gdzie jesteśmy w tym miejscu takim centralnym, to takie będzie miejsce spotkań dla mieszkańców wsi, gdzie będzie miejsce na ognisko tutaj. O, i będą też przewidziane są altany ogrodowe. Trzy altanki tutaj będą ładnie stały. Miejsce na ognisko, ławeczki, chodnik, żywopłot, no i co tu więcej trzeba. No i tylko tyle, żeby mieszkańcy później zadbali o kulturalne korzystanie z tej infrastruktury i mam nadzieję, że będą dbali też o czystość wokół tego miejsca. Także do końca wakacji, no tak myślę, do końca wakacji powinniśmy to zrealizować. Może tam jakieś poślizgi będą, ale niewielkie. I jeszcze w tym roku to miejsce powinno nabrać takiego fajnego właśnie wyglądu i funkcji.
Wspomniał Pan, że środki pozyskane będą pochodziły z Grupy Rybackiej Ale Mieleńskiej. To chyba taki standard, tak? W gminie Dygowo nie korzystacie ze środków Grupy Rybackiej w Kołobrzegu. No, my nie załapaliśmy się na Kołobrzeską Grupę Rybacką. I było nam z tego powodu bardzo smutno, ale szybko po prostu zorientowałem się, że można się gdzieś podłączyć. I w ten sposób znaleźliśmy się w Mieleńskiej Grupie Rybackiej. W momencie, gdy się tworzyły te grupy, w Kołobrzegu no niestety stwierdzono, że mamy za niski wskaźnik rybackości. Zresztą nie tylko my, bo inne gminy też się nie załapały. Tylko Siemyśl oprócz tych gmin nadmorskich. No ale to historia. Powiedzmy, spuśćmy kurtynę niepamięci. Myślę, że przy innych programach tak nie będzie. A, no właśnie, na pewno nie będzie, bo w ten system inwestycji zintegrowanych z Koszalinem i z Kołobrzegiem absolutnie gmina Dygowo weszła, także jest to optymistyczne. Natomiast no, nie dodałem tutaj bardzo istotnej sprawy, bo całą tą estetyzację, czyli tą część inwestycji związaną właśnie z chodnikiem, z tymi altankami, z żywopłotem, dzień dobry, to będziemy realizować przy pomocy środków siły w grupie LGD, tej gościńskiej, jak ją nazywamy, do której należymy, i to jest z tych małych projektów właśnie z programu rozwoju obszarów wiejskich, z których też korzystamy, i już w zeszłym roku był wniosek złożony, także no, przygotowania nawet do takich małych inwestycji trwają nieraz rok czy dwa po to, żeby te kilkadziesiąt tysięcy mieć ze środków zewnętrznych, bo dzięki temu będziemy mogli zrobić staw w Dygowie, w Czerninie, będziemy mogli myśleć o kolejnych inwestycjach. A tak gdybyśmy zrobili wszystko na hura, bo trzeba szybko, bo mieszkańcy chcą i tylko ze swoich środków, no to by było nas stać na co? Na co? Na jedną inwestycję gdzieś tam na jakiś dłuższy okres czasu i tak by to nie toczyło się w takim tempie i z taką intensywnością, no, jak to ma miejsce, a nie jest źle. Wracając do kosztu, bo to co widzimy to jest tylko tymczasowe ogrodzenie i tymczasowy koszt, ale całość to ile? Całość. No odmulanie i te prace tutaj konserwatorskie na wlotach, wylotach to kosztowały 30 chyba 2 tysiące. Właśnie z tej, pokryte w 100% zresztą z Mieleńskiej Grupy Rybackiej, bo to prace melioracyjne. No ogrodzenie będzie kosztowało ładnych kilka tysięcy, to jeszcze nie mamy tego wycenionego. Natomiast kosztorys na ten chodnik, alejki i żywopłot to opiewa na około 30 tysięcy złotych. Więc w sumie zakres taki finansowy tej inwestycji zamknie się w okolicach 100 tysięcy. To jest to rozłożone na przestrzeni tutaj no, 2 lat powiedzmy. I z dofinansowaniem z 2 źródeł, czyli z tych projektów właśnie związanych z programem operacyjnym ryby i z programem rozwoju obszarów wiejskich. Ten mini park, który tutaj powstanie, nie powinien mylić, bo nie należy zapominać o tym, jaką ten staw ma tak naprawdę funkcję, prawda? No tak, w razie czego oczywiście funkcja przeciwpożarowa będzie utrzymana. Regulację poziomu wody mamy tak zabezpieczoną, żeby w razie czego można było korzystać. No ale przede wszystkim też funkcja przeciwpowodziowa, bo przy dużych opadach deszczu tutaj w tym Gąskowie jest niecka i ten odpływ musi być zapewniony i tam właśnie jak widzimy ten wylot tej dużej rury, to jest ten przelewowy właśnie odpływ. Natomiast jeśli będzie potrzeba naczerpania wody do celów przeciwpożarowych i ta woda będzie się nadawała, no w tej chwili się nie nadaje, bo jest niski poziom i wykwit jest, no to tu od strony drogi będzie można podjechać samochodem i tą wodę zaczerpnąć, o ile będzie taka konieczność, czego bym nikomu tutaj w okolicy nie życzył, ani sobie, ani nikomu.
na renowacji, tak, można nazwać tego stawu i budowie tutaj tego mini parku, jednak inwestycje w miejscowości Gąskowo się nie kończą, tak? Widzieliśmy już ładny plac zabaw tutaj po drodze przy świetlicy, a w planach boisko, tak? Tak, boisko, no lada dzień wykonawca wchodzi, bo już umowy są podpisane, wszystko jest podpisane i tenże wykonawca rozpoczął pracę w Dębogardzie. Gąskowo zostawił sobie na drugi rzut, prawdopodobnie, bo to jest podobny zakres prac, tam też w Dębogardzie wykonują boisko, więc chodzi o to, że chcą najpierw tam zrobić roboty ziemne i dopiero tu, także to jest kwestia kilku dni z tego, co się orientuje, żeby na tym boisku, boisko wielofunkcyjne, czyli takie tartanowe jak na Orlikach i boisko do piłki, trawiaste do piłki nożnej z piłkochwytami, z ogrodzeniem i tak dalej, także ładnie to będzie komponowało ze świetlicą i z placem zabaw. Do końca lata też jest, nie wiem, do końca września chyba jest termin umowny, jeśli chodzi o wykonanie tamtej inwestycji. To jest duża inwestycja, bo to z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowywana i koszt jest między 200 a 300 tysięcy, dokładnie teraz nie pamiętam, ale pewnie zajrzymy tam, jak już będą roboty, to może zajrzymy, jakiś materiałik też zrobimy jeszcze z Gąskowa. Całe lato takie pracowite i inwestycyjne, czy znajdzie się miejsce na jakieś imprezy i rozrywkę? No nie ma zbyt wiele tych imprez i rozrywki. Przede wszystkim mamy sezon w Kołobrzegu i w Ustroniu Morskim, a że jesteśmy w tym obszarze przymorza, więc pełnymi garściami tutaj mieszkańcy chyba czerpią z tych możliwości, które zapewnia ten pas nadmorski. Natomiast no, u nas są tradycyjnie będzie Biesiada Łososiowa w lipcu. To taka sztandarowa nasza impreza. Różne turnieje sportowe, rekreacyjne, mniejsze po tych mniejszych miejscowościach, tam gdzie już mamy boiska, no to już się odbywały, także jeśli chodzi o takie małe imprezy, to cały czas, czy to kulturalne, czy tam jakieś przedstawienia, czy właśnie te turnieje sportowe. Natomiast z większych to odbył się duży festyn na Dzień Dziecka, Biesiada Łososiowa i taką też kulminacyjną imprezą będą we wrześniu dożynki powiatowe. Powiatowe mamy w tym roku, my mamy przydział i tutaj będą powiatowe dożynki. No i nie jest już tajemnicą, że wystąpi zespół Enej, bo już w internecie gdzieś tam na koncertomanii, na tych różnych portalach oni sami się chyba ogłosili, że w Dgowie będą występować, także jeśli w tym momencie, no nie zdradzam tajemnicy, jest to już zakontraktowana sprawa i 20 września zapraszamy mieszkańców całego powiatu na dożynki powiatowe. Czyli mieszkańcy gminy Dgowo w miarę możliwości korzystają i czerpią z garściami z tego, co się będzie działo w Kołobrzegu i nad samym morzem, a w gminie w tym czasie trwają inwestycje, które, jak obiecuje wójt, będziemy poniekąd nadzorować i sprawdzimy, jakie są efekty we wrześniu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a naszym gościem był Marek Zawadzki, wójt gminy Dgowo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.